Historia astronomii sięga na tysiące lat wstecz, aż do czasów, w których człowiek po raz pierwszy od samego tylko wpatrywania się w niebo przeszedł do rozumnych obserwacji i zapisywania ich. Ta zapomniana antyczna wiedza, zapisana na papirusach i kamiennych tablicach, odnaleziona ponownie, miała niekiedy ogromny wpływ na odkrycia współczesne. Oto jedna z takich historii. W roku 1731 brytyjski astronom John Beavis skierował swój teleskop na niewielki fragment nieba w gwiazdozbiorze Byka, gdzie dostrzegł niewielką, niewyraźną plamkę. Ówczesny sprzęt obserwacyjny był jednak zbyt słaby, by dostrzec w niej jakiekolwiek szczegóły czy zidentyfikować jej naturę. Na zrozumienie, czym obiekt jest, nie pozwalał też stan wiedzy. XVIII wiek to okres, w którym dopiero zaczęliśmy odkrywać, że Układ Słoneczny znajduje się wewnątrz jakiegoś ogromnego skupiska innych gwiazd, którego kształt jako pierwszy zobrazował William Herschel, czyniąc tym samym pierwszą próbę ilustracji naszej galaktyki. Sądzono jednak wówczas, że Słońce stanowi jej centrum, a sama galaktyka jest jedyna we wszechświecie. Tajemniczy obiekt z roku 1731 także był czymś, czego istnienia ówczesna nauka jeszcze nie podejrzewała. Musiał więc poczekać, aż nauczymy się więcej i zbudujemy większe teleskopy. 115 lat po odkryciu Beavisa William Parsons kończy budowę największego teleskopu zwierciadłowego na świecie. Instrument zyskuje miano Leviatana z Parsonstown. Zawdzięczamy mu cały szereg pierwszych obrazów głębokiego nieba. O jego klasie świadczy na przykład ten szkic. Technika fotograficzna była jeszcze dziedziną bardzo młodą i astronomowie od dawna używali po prostu kartki i ołówka, by narysować to, co widzieli w okularze teleskopu. 150 lat później kosmiczny teleskop Hubble'a nadal ukazuje nam niezwykłą precyzję tego rysunku Parsonsa. Wróćmy jednak do naszego obiektu z roku 1731, bo przyciągnął on uwagę również Williama Parsonsa. Oto jego szkic, a zarazem pierwszy zachowany obraz tego obiektu, jakim dysponujemy. Parsons dostrzegł w nim podobieństwo do kraba i tak właśnie go nazwał – mgławicą kraba. Dokładniejsze obserwacje zatarły podobieństwo z krabem, ale sama nazwa pozostała. Mgławica nadal jednak pozostawała zagadką. Prawdziwe zaskoczenie przyniósł astronomom rozwój techniki w czasach, gdy coraz częściej zdawano sobie sprawę, że aby dowiedzieć się więcej na temat wszechświata, potrzeba nie tylko wielkich teleskopów, ale też rejestratorów światła sprawniejszych niż ludzkie oczy. Spektroskop jest urządzeniem, które analizując światło potrafi określać cechy obiektu, z którego pochodzi. Analiza linii spektralnych kraba ujawniła, że mgławica nie jest skupiskiem gwiazd, lecz obłokiem gazu. Co więcej, część linii wskazywała przesunięcie ku czerwieni, a część przesunięcie ku błękitowi. Przesunięcie ku czerwieni następuje, gdy obiekt oddala się od obserwatora. Przesunięcie ku błękitowi ma miejsce, gdy obiekt się przybliża. Mgławica kraba wykazywała obie te cechy jednocześnie. Prędkość tego oddalania się i przybliżania była tym większa, im bliżej środka mgławicy. Ale jak właściwie jeden obiekt może się w sposób ciągły jednocześnie oddalać i przybliżać do Ziemi? Spójrzmy na to z innej strony. Wyobraźmy sobie nie dysk, ale trójwymiarową, półprzejrzystą sferę. Kulę, która cały czas rośnie, a obserwatora na Ziemi umieśćmy tutaj. Co zobaczy ziemski obserwator z tej strony? Zobaczy jej dwuwymiarowy rzut, czyli płaski dysk, którego część będzie się do niego przybliżała, a część oddalała. A największe prędkości tych ruchów względem niego zachodzą w jego centrum, co dokładnie odzwierciedla sytuację, którą zaobserwowano w krabie. Mgławica kraba nie była stacjonarnym obiektem, ale obłokiem stale rozszerzającym się we wszystkich kierunkach z prędkością 1000 km na sekundę. Była jak wybuch. Rok 1921. Szwedzki astronom Knut Lundmark studiuje zapisy starożytnych i średniowiecznych chińskich astronomów. Kamienne tablice, zwoje, rękopisy, przekazy. Lundmarka interesuje ich szczegółowość, to czy da się je odnieść do aktualnych danych. Jest szczególnie zainteresowany gwiazdami nowymi i tworzy całe ich zestawienie. Na przestrzeni 2000 lat historii odnajduje 60 takich zapisów.
Oto jedna z relacji. W pierwszym roku okresu Chi-Ho, piątego księżyca dnia Chi-Chu, nowa gwiazda pojawiła się na południowy wschód od Tian-Kuan i zaczęła powoli zanikać po ponad roku. Lundmark umieścił ten obiekt na pozycji numer 36 swojej listy, tłumacząc chiński przekaz na współczesną datę i miejsce na niebie, 4 lipca 1054 roku. I dodał przypis, że obiekt znajduje się blisko NGC 1952, mgławicy Kraba. Następnie na scenę wkracza Edwin Hubble i na podstawie prędkości rozszerzania się mgławicy Kraba podaje jej wiek na 800-900 lat, a następnie wiąże ją z gwiazdą obserwowaną w 1054 roku, stawiając hipotezę, że to właśnie ona pozostawiła po sobie mgławicę Kraba odkrytą 700 lat później jako pozostałość po zjawisku, które dziś znamy jako supernowa. Supernowa musiała być znamiennym wydarzeniem, widocznym nawet w ciągu dnia. Powinna też pozostawić po sobie więcej zapisów. Na tej chińskiej tablicy znajduje się mapa nieba zawierająca informacje sięgające XI wieku. Ukazano na niej ponad 1400 gwiazd, których pozycje są zgodne z mapami współczesnymi z dokładnością do 2 stopni. Jeden z obiektów widocznych na tablicy nie istnieje na niebie obecnym. W jego pobliżu jest dzisiaj mgławica Kraba. Tablica przetrwała do dziś i jest przechowywana w świątyni Konfucjusza w mieście Suzhou w Chinach. Jej pozycję odnotowali również astronomowie japońscy, pisząc o nowej gwieździe jaśniejszej od Jowisza, która pojawiła się w czerwcu 1054 roku. W świecie arabskim zachowała się relacja opisująca pojawienie się wyjątkowej gwiazdy z tego roku, którą obwiniano o wielką epidemię. Zarówno w przekazie japońskim, jak i arabskim pozycja na niebie jest w przybliżeniu zgodna z pozycją Kraba. Zagadkowy pozostaje brak jednoznacznych źródeł europejskich. Te, które istnieją, są niedokładne, wzajemnie sprzeczne lub nie zawierają żadnych danych astronomicznych, także trudno stwierdzić, że dotyczą supernowej. Jako jedną z możliwych przyczyn podaje się schizmę wschodnią. 1054 rok to kulminacja rozpadu chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie. Część autorów wskazuje, że nagłe pojawienie się nowej, wyjątkowo jasnej gwiazdy mogło być w średniowieczu odbierane jako zły omen, ukazujący błędne decyzje Kościoła, tym samym doprowadzając Kościół do chęci wymazania przekazów na ten temat, a ewentualnych autorów do chęci zachowania politycznej poprawności. Tak na wszelki wypadek. Ale czy przekazy ludzkie to wszystko, na co możemy liczyć? Przypuśćmy, że taka supernowa pojawia się w XXI wieku. Wydarzenie to z całą pewnością zostałoby zarejestrowane przez niezliczoną ilość urządzeń, przez różnego typu rejestratory. Co jednak, jeśli taki rejestrator mógł istnieć również w roku 1054 i do dziś przechowuje te dane? W latach 70. wysunięto hipotezę o wpływie promieniowania gamma supernowych na atmosferę ziemską w postaci wzrostu koncentracji jonów azotanowych. Te z kolei powinny wracać na Ziemię wraz z opadem atmosferycznym, na przykład śniegiem. Antarktyczna pokrywa lodowa nawarstwia się dzięki opadom śniegu. Śnieg ten wiąże w sobie wszystko to, co otaczało go w danym momencie historii. Powietrze, zanieczyszczenia, pył. Następnie jest kompresowany przez kolejne warstwy śniegu i zmienia się w lód. Śnieg, który spadł na biegunie 100 lat temu, będzie więc leżał na pewnej konkretnej głębokości. Im głębiej, tym starszy lód odnajdziemy. Jeden z najdłuższych rdzeni lodowych, jakie pozyskano z Antarktydy, przekracza 3 km. Jego najniższe partie mają 740 tysięcy lat. Teoretycznie wystarczy więc tylko odnaleźć ślad rzekomych azotanów w lodzie i sprawdzić jego datę. Problem w tym, że tempo nawarstwiania lodu może być różne, a wiek lodu możliwy do oszacowania jedynie w pewnym przybliżeniu. Trudno jest dokładnie stwierdzić, na jakiej głębokości, jaki dokładnie mamy rok. Potrzebujemy więc w lodzie jakiegoś dokładnego odnośnika czasowego. Wybuchy wulkanów to wydarzenia, które wyraźnie odciskają się w kronikach sprzed stuleci, zwłaszcza jeśli były wyjątkowo niszczycielskie. A takie właśnie pozostawiają w atmosferze swój wyraźny ślad. Ślad, który następnie opada na Ziemię.
również na powierzchni Antarktydy. Znając dokładne daty kilku wybuchów wulkanów, można odszukać ich ślady w głębi pokrywy lodowej, dopasować odstępy między nimi i uzyskać absolutny odnośnik czasowy. Wiedząc o tym, w roku 1979 wydobyto z Antarktydy rdzeń lodowy sięgający głębokości 100 metrów i przeanalizowano skład jego poszczególnych warstw. Odkryto 4 znaczące skoki zawartości azotanów, z czego 3 dokładnie odpowiadały wybuchom supernowych zarejestrowanym w kronikach w latach 1604, 1572 i 1181. Podobne i dokładniejsze badania opublikowano w roku 2009, ale tym razem przeanalizowano sam XI wiek. Odnaleziono 3 skoki koncentracji azotanów. Pierwszy skok to rok 1006. W roku tym odnotowano najjaśniejszą supernową w historii. Opisuje ją wiele przekazów, w tym również europejskich. Drugi ślad w lodzie jednoznacznie wskazał na rok 1054, czyli supernową z mgławicy Kraba. Obecnie bada się także możliwości wykrycia śladu po dawnych supernowych w skałach osadowych, skamieniałościach, a nawet w słojach długowiecznych drzew. A teraz sami zabawmy się w astronomów i wcale nie potrzebujemy żadnego sprzętu. Znajdźmy kilka archiwalnych zdjęć mgławicy Kraba i sprawdźmy, czy uda nam się zauważyć jej ekspansję. Pierwsze zdjęcie, jakim dysponujemy, pochodzi z roku 1900. Kolejne wziąłem z roku 50, następne z 99 i z 2014. Mamy więc okres 114 lat. Teraz trzeba je dopasować. Mgławica mogła się zmieniać, ale układ gwiazd w tle na oko powinien być taki sam. Dopasowałem więc obrazy, obracając je i skalując, aż pozycje gwiazd w tle idealnie pokryły się na wszystkich zdjęciach. Następnie całość złożyłem w 114-letni timelapse. Zwróćcie uwagę na ten układ podwójny i na ten trapez. Będą naszym wskaźnikiem miary. Wzrost wydaje się ogromny, zwłaszcza na początku, ale wynika to raczej ze słabości techniki fotograficznej w roku 1900, gdzie widać prawdopodobnie tylko jaśniejszy środek mgławicy, więc lepiej to zdjęcie pominąć. Ale nawet bez niego gołym okiem widać tu wzrost odległości pomiędzy strukturami i przemieszczanie się tych struktur na tle gwiazd, które widać za nimi. W XX wieku dalsza wiedza o Krabie posypała się już jak kostki domina. Znając prędkość rozszerzania, wyliczono, że mgławica przez czas swego życia musiała urosnąć do 7 lat świetlnych średnicy. Z kolei znając jej rozmiar, obliczono odległość od Ziemi na 5500 lat świetlnych, co oznaczało, że znajduje się wewnątrz naszej galaktyki i relatywnie blisko nas. Na tyle blisko, by móc wpłynąć na skład ziemskiej atmosfery, choć nie na tyle blisko, by móc zaszkodzić biosferze. Kolejne dziesięciolecia pozwoliły na obserwację Kraba w długościach radiowych, podczerwieni, nadfiolecie, zakresie rentgenowskim i gamma. Charakter tej emisji wskazywał też, że we wnętrzu znajduje się coś, co sprawia, że Krab świeci tak, a nie inaczej. Pozostawało to zagadką aż do lat 60., kiedy to odkryto, czym są pulsary. Rozwiązanie zagadki Kraba w pewien sposób ilustruje to, jak działa nauka. Kolejne elementy odkrywane są dzięki kumulacji wiedzy, postępowi technicznemu, przebłyskom geniuszu, systematycznej pracy i odrobinie szczęścia. Interesujące jest też to, że kosmos w zasadzie niczego przed nami nie ukrywa. Informacja o supernowych była dla nas dostępna już w roku 1054 i tysiące lat wcześniej również. Jej niezrozumienie wynikało wyłącznie z aktualnej słabości naszej wiedzy lub techniki. Podobnie musi więc być ze współczesnymi zagadkami wszechświata, gdzie wszystkie odpowiedzi mamy prawdopodobnie tuż przed sobą i na wyciągnięcie ręki.